Siemanko, jestem Lucek, a to jest Car Mechanic Simulator 2015. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Walić to, nie będziemy dzisiaj... Co to było? Nie będziemy dzisiaj naprawiać żadnych samochodów. Znaczy nie, będziemy naprawiać samochód, ale nie będę o nim rozmawiał. Weźmy sobie... Maluch. No dobra, weźmy sobie malucha. Znaczy, ja już go robiłem, ale nie wiem, czy to jest to samo. Może to jest coś innego. Hamulce... Hałas. Hałas i hamulce. No, żeśmy robili coś podobnego ostatnio, ale to chyba nie było to. Anyway. Nie był to niebieski maluszek, z tego co pamiętamy. I trzeba było go przemalować także. Akumulator tu jest. Yeah, jak to wygląda, taki bagażnik. No dobrze, przejedźmy się nim. Fajnie, że pojawi się znowu maluch. Troszeczkę poznam lepiej jego konstrukcję tutaj. Jest identyczny jak w rzeczywistości, to jest fajne. No dobra, chodźmy się nim przejechać, zobaczymy. O czym chcę dzisiaj pogadać ogólnie? Nie będę tak naprawdę rozmawiał o tej grze, będziemy sobie robić naprawianie i tak dalej. Oglądałem ostatnio film Mad Max z... maili nie wyłączyłem, spadajcie maile. Oglądałem ostatnio film Mad Max. Oglądałem także wersję z chyba 79 roku, albo 8, nie wiem, któregoś tam roku, stary ten film, gdzie gościu ma córkę i żonę, i tę córkę i żonę, no i oczywiście są tam auta, i tak jakoś się tam im kręci życie, wyjeżdżają gdzieś sobie na wakacje, dostupadają ich z Billy, dzieją się dziwne rzeczy, gościu się tam wkurza. Nie pamiętam, czy on traci tę córkę i żonę, czy też nie, ale chyba coś tam był, jakiś problem z tym. I ogólnie tamten film był strasznie taki powalony. No, nie aż tak strasznie jak ten, o którym wam zaraz opowiem. I były tam, no, ciekawe też samochody tych bandziorów, no, przerabiane jakieś, jak na tamte czasy, wozy, no, takie ciekawe nawet. To wyglądało taki może... jakaś taka motoryzacyjna fantazja tamtejszych czasów, bym powiedział. Turbo doładowane samochody, ileś tam tysięcy koni. Nie, no to śmieszne było, naprawdę, to było śmieszne. Ale to, co zobaczyłem w ostatnim Mad Maxie, którego premiera odbyła się chyba w maju tego roku, 2015, no to po prostu przerosło moje oczekiwania w 100%. Ja pierdzielę, co to było w ogóle? Ja przez cały film... Naprawdę, ja się przez cały film praktycznie śmiałem z tego, co się wyprawia na ekranie. Jest to absolutnie niesamowity film, ale niesamowity pod tym względem, że... Momencik, przesunę sobie tutaj auto. No, gdzie to się przesuwa? O Boże. Teraz nie zgadnę. Aha, fuck. Magazyn części. O, okej. Weźmiemy sobie na ścieżkę. Przede wszystkim chodzi tam o to, że świat już jest taki, wiecie, wyjały przez różne wojny, nie ma wody, nie ma ropy i ludzie się biją o wszystko, nie mają co jeść, zjadają muchy, jakieś, no, takie dziwne rzeczy jedzą, ale przede wszystkim brakuje wody, tak? Woda jest najważniejsza i też paliwo, no bo na paliwo to wszystko jeszcze tam jakoś jeździ. No i jest tam kilka takich większych gości u władzy. Są to oczywiście takie grubasy, gburowie i oni tam wszystko jakby wszystkim rządzą. No i jest masa ludzi, którzy chcą od tych gości jakby wody i innych zasobów typu jedzenie. Ale to jest tło tego wszystkiego i to, oczywiście to jest też fajne. Ale co jest naprawdę zajebiste w tym filmie, to te pojazdy. Tam jest na przykład Dodge Charger zrobiony na gąsienicach. Jest ciągnik siodłowy zrobiony z kilku garbusów. Albo motyw jak jeden z bandziorów, czy jeden z krótkowiecznych braci, bo tak się nazywają goście, którzy tam jakoś są urodzeni dziwnie. Jedzie sobie w pościgu za jakąś ciężarówką 5000-konną, która posiada chyba 3 silniki i pluje benzyną albo jakimś innym środkiem prosto do... jak to się nazywa? Prosto do wlotu powietrza.
do turbiny i wtedy ten samochód dostaje takiego powera. To po prostu mnie rozwalało. Ogólnie cały ten film był przesadzony, naprawdę śmiałem się niesamowicie za każdym razem, kiedy widziałem te pojazdy. Jakiś monster truck zrobiony z garbusa, ale to tak śmiesznie wyglądało, jakieś turbo, butle z nitrem. Ten cały świat, ta cała otoczka, no to absolutnie przerosło moje oczekiwania. Myślałem, że to będzie taki typowy film akcji, ale efekty, też powiem wam, że były po prostu świetne. Wow, genialny pomysł na film, naprawdę. Tym bardziej, że wyjdzie ogólnie gra Mad Max i będzie się opierała właśnie na takich samych zasadach jak ten film. Więc to może być ciekawe. Wyobrażam sobie taki tuning. W ogóle tak o, był na przykład samochód zrobiony z... Znaczy tak, no, było to jakieś auto, poszerzone oczywiście, koła takie jakieś masakryczne i całe upieprzone w kolcach i te kolce oczywiście później w pościgu kogoś tam zabijały. No. Oczywiście cały film to jest jeden taki długi pościg. I cały czas można patrzeć na te pojazdy, no to jest niesamowite. Aj, mówię wam, polecam naprawdę obejrzeć film Mad Max. Jeśli ktoś jest fanem, albo nawet nie jest fanem motoryzacji, ale w jakimś tam stopniu interesuje się, albo po prostu lubi filmy akcji, to też można sobie zerknąć. To jest naprawdę niesamowity film pod wieloma względami. Tego nie musiałem demontować chyba. Bo musi być tutaj 42%, a to ma... Ile to ma? 49%, więc wystarczy. Przepraszam was, troszeczkę późno jest. Dobra, montaż. Tego nie zamontuję, musimy kupić i dwa razy... Tablet. Dwa razy... Tarcza... Hamulce, o właśnie. Szczęki hamulcowe. Raz, dwa. Bęben tylny. Cylinderek. I tyle. Nie wiem, czy pompa hamulcowa. Oj, zobaczmy. No, otwieraj się, cokolwiek. Otwórz magazyn części. Tego nie chcemy. Tego też. No kurde, gdzie to? Zawsze mi się mylą te wszystkie. Ach. Opcje naprawy. No, naciskałem! O! Ale to jest dziwne. Dobra. Przedni, cylinderek, szczęki. No, no to to mamy. Cylinderek mamy. I przedni jeszcze bęben hamulcowy, tak? Dobra. To otwieramy. I przedni. Raz, dwa. Okej. Okay. I montujemy. Myk. 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 Pięknie. Masz za nowe te części troszeczkę do maluszka, co? Myk. Oj, to koło takie. To koło takie jakieś takie niefajne. No i ach, ten film. No efekty. Przede wszystkim też efekty były świetne. Bardzo podobała mi się akcja, jak. Właściwie cały czas były tam fajne akcje. Ale z takich ciekawszych. To mógłbym wymienić, jak ten główny bohater, czyli Max, jest przywiązany do pewnego rodzaju pałąków na przedzie auta i to auto jedzie z taką zabójczą prędkością i widać to takie przerażenie na twarzy aktora, początkowo, bo później się już przyzwyczaja. A ten jeszcze robi takie straszliwe manewry, w ogóle ćpa jakieś dziwne prochy albo inne dopalacze, typu mocarz. I... No i... No, nie da się tego troszeczkę opisać słowami, bo to jest naprawdę... no akcja niesamowita. Ale cały czas taki uśmiech na twarzy, normalnie... Chciałbym kiedyś, jeśli to by było możliwe, chciałbym nagrać taki film, gdzie razem z wami oglądam po prostu Mad Maxa, albo jakiś film z tego pokroju, tak? Bo to się można nieźle bawić. Dobra, szczęki, raz, dwa. Oj, fajna sprawa, fajna sprawa. Co tam było jeszcze takiego ciekawego? No najbardziej chyba właśnie robiły wrażenie ciężarówki,
które transportowały tak zwane matki, czyli kobiety, bardzo ładne zresztą, które były takimi kobietami tego największego motherfuckera. No a oczywiście Max wszystkich rozwalał. Na początku Max z główną bohaterką się niespecjalnie lubili, tam się gdzieś pobili i tak dalej, ale potem nagle Max zaczął się z główną bohaterką oswajać i zaczęli razem walczyć. No i to też był taki troszeczkę dziwny etap, ale to jest film akcji, nie ma się co tutaj spodziewać jakiegoś realizmu pod tym względem. A tym bardziej, że akcja była naprawdę taka zjadliwa. No i ten wątek fabularny, ja ogólnie lubię science fiction i tego typu klimaty, więc mnie to naprawdę przypadło do gustu. Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić w tym filmie, nie wiem co by to było. Kurczę, w zasadzie wszystko mi się podobało, najbardziej to właśnie te samochody przesadzone. Ja naprawdę tylko patrzyłem cały czas i się śmiałem z tego, jak to wygląda. Ojej, od komory silnika. No chyba będzie tłumik, co? No i oczywiście były też motocykle, motory. Był też taki gang, który zajmował się właśnie motocyklami czy motorami. Były to w sumie też kobiety. I... też w jakimś tam... były ścigacze, ale przystosowane do jazdy po... powiedzmy pustyniach albo jakichś bezdrożach i to wyglądało bardzo fajnie. My tak też zapieprzały. Było tam dużo takich elementów, które no tylko patrzę i what the fuck, co to jest? Jak oni mogli coś takiego wymyślić? Pojazdy były naprawdę bardzo, bardzo wymyślne i no można by zaczerpnąć się trochę inspiracji do, powiedzmy, tuningu w jakiejkolwiek grze tutaj. Chociaż tego nie da się odzwierciedlić nawet w The Crew, bo te auto były naprawdę przesadzone i to po całości. Ja ogólnie już zamówiłem sobie pre-order Mad Maxa, w sensie gry i... no jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało, czy wszystko? Wszystko. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało w grze. Grę ogólnie produkuje Avalanche Studios, odpowiedzialny za Just Cause 2 i 1, a także 3, które teraz wychodzi, to też gra, którą się interesuję. I kurde, no powiem wam, że polecam przede wszystkim obejrzeć ten film, zobaczyć jak on wygląda, zobaczyć jak te pojazdy tam wyglądają. I na pewno znajdziecie tam coś dla siebie, jeśli lubicie samochody, jeśli lubicie taki przesadzony tuning. Albo jeśli w ogóle lubicie pojazdy i zobaczyć, jakby one mogły wyglądać w takich ekstremalnych warunkach. A w ogóle jeszcze okrzyk tych świrów był taki, jak coś tam jakieś głupoty gadali, typu, że są najlepsi, że tylko do światłości się tam coś ten chcą dotrzeć, czy coś w tym rodzaju, a ich taki okrzyk, wiecie, że taki heja, heja, to nie było heja, tylko V12 chyba, albo V8 krzyczeli, czyli V8. Oj, przesadzony film, naprawdę, polecam wam gorąco. Skończyliśmy sobie w międzyczasie Maluszka i miałem taki plan ogólnie, ale to zrobimy już w następnym odcinku, żeby rozebrać całkowicie samochód na części, całkowicie wszystko wymontować, co się tylko da i zmontować z powrotem tak, żeby najwięcej expa zdobyć. Ja teraz zdobyłem doświadczenia, o, mam jeden punkt do wykorzystania i mogę go na coś przeznaczyć. Szybkie badanie. Moment, Maluszka sobie skończymy, żeby nie było. Myk. Mam kasiorę, mam wszystko. O, proszę. I mi skończyło też doświadczenie. Tester kompresji. A zobaczmy, co tu mogę odblokować. Nie, tu nic nie mogę odblokować. Więc mogę się bawić tylko tymi elementami. Tutaj. Oj, przepraszam was bardzo. Ale już późno. I miernik elektroniczny. Tutaj jest naprawa części. Pytaliście się mnie w komentarzach, dlaczego nie naprawiam części. Bo szansa na naprawienie to jest u mnie 40%. To jest bardzo mało. Praktycznie za każdym razem psuję te części albo no po prostu na tym tracę, bo łatwiej i lepiej je sprzedać wtedy. Szybkie badanie. Szkoda, że tutaj brakuje mi troszeczkę opisów.
co właściwie robi to szybkie badanie. Ale może się przyda. Być może będę widział od razu, jakie tutaj auta są, co auto ma w sobie zepsute. To też jest bardzo, bardzo przydatna sprawa. No nic, taki odcinek w ogóle nie o car mechaniku, ale myślę, że zaciekawiłem Was ciekawym tematem. Zaciekawiłem ciekawym tematem. No, bardzo ciekawy Lucek. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Dziękuję Wam, że byliście ze mną. Na razie, pa, pa.